Futsal w Krakowie, odcinek 12, czyli magazyn ligowy Nowochódzkiej Amatorskiej Ligi Futsalu. Tym razem mówimy spotkania szóstej kolejki Dywizji B, ale zanim to zrobimy, jeszcze jedno słowo o meczu pucharowym, ponieważ rozgrywaliśmy jeden mecz ćwierćfinałowy Pucharu Ligi i występowała tam drużyna z drugiego frontu i mam na myśli tutaj drużynę Venatores. Szerszy komentarz tego meczu jest w odcinku 11, ale przypomnijmy tutaj, że Venatores ulegli w ćwierćfinale 2-10 czystym butom i zakończyli swoją przygodę z Pucharem Ligi. Przejdźmy już do spotkań ligowych i pierwszym spotkaniem, które było tutaj rozgrywane, było pojedynkiem Team One z Watahą. Team One jest jednym z trzech współliderów ligowej tabeli. Watahą, mimo że z przedostatnia, naprawdę gra kawałek dobrego futsalu i to było widać od samego początku, że goście tanio skóry nie sprzedadzą i naprawdę przez długie momenty były stroną dominującą. Po bramkach Tomczyka i Kani w 13 minucie było 0-2, a naprawdę nic nie zapowiadało tego, co miało się zdarzyć w dalszej części gry. Co więcej, w 21 minucie w słupek trafił Śnieżek i to właśnie od tego momentu wszystko się rypło. Poszła kontra, bramkę kontaktową strzelił Sequeira, dla którego była to debiutancka bramka w Nalfie, a potem po prostu wszystko się posypało. Wreszcie piąty bieg wrzucił Zygmunt z Karpetą. Odblokował się w końcu Zabawski, który strzelił pierwszą bramkę w tym sezonie i mieliśmy już 5-2 w 34 minucie. W samej końcówce gola strzelił Śnieżek, ale to ostatecznie Team One zdobył 3 punkty. Choć nie zmienia to faktu, że przez większą część gry, przez większą część tego spotkania to Watahą sprawiała lepsze wrażenie, ale doświadczenie i skuteczność była po stronie Team One. Team One, Watahą 5-3. Mecze środowe zaczęliśmy od starcia popalonych styków z Żarłaczami. I muszę tutaj przyznać, że popalone styki odrobiły zadanie domowe, ponieważ jakoś szalenie dużo miejsca Janiszynowie nie mieli. Owszem, strzelali, ale strzały były albo blokowane, albo z takich pozycji, z których asy Żarłaczy pudłowały. Dlatego swoje nogi sprawę musiał wziąć Czajczyk, który otworzył wynik w 13 minucie. No i nagle z 1-0 dla Żarłaczy zrobiło się 3-0 w minucie 17. Wówczas popalone styki zerwały się do ataku. Cudowną bramkę piętką strzelił Maciej Gal i wydawało się, że naprawdę będziemy mieli bardzo ciekawą drugą połowę i w istocie tak było. W 25 minucie podwyższył na 4-1 Kopeć, ale popalone styki nie poddawały się. Miały kilka sytuacji, a najlepszą sytuację miały w 35 minucie, kiedy Rzemiński egzekwował rzut karny, ale w ogóle nie trafił w bramkę. I było widać, że bardzo to podcięło skrzydła popalonym stykom, gdyż ostatnie 5 minut zagrali na stojąco. Stracili wówczas aż 4 bramki i Żarłaczy wygrały to spotkanie 8-1. Zwycięstwo jak najbardziej zasłużone, ale chyba jednak troszeczkę za wysokie. Kolejnym spotkaniem był pojedynek hat-tricka z Pumas Kraków. I tutaj od początku najbardziej zapracowanym zawodnikiem tego spotkania był Piotr Ziobroń z Pumasów, który dwoił się i troił na bramce, co rusz interweniując przy groźnych sytuacjach. Hat-trick stwarzał sobie ogromną ilość sytuacji, ale bardzo długo nie mógł zupełnie nic działać. Dopiero w 20 minucie w końcu udało się pokonać Piotrka Ziobronia przy chyba 60 sytuacji, a dokonał tego kapitan hat-tricka, czyli Rafał Walerowski. Hat-trickowi udało się podwyższyć w minucie 29, kiedy bramkę strzelił Radek Makuła i końcówkę hat-trick grał już dużo bardziej spokojnie i w końcu też Barańskiemu udało się strzelić swojego gola, także mieliśmy 3-0. Niemniej naprawdę zawodnikiem tego meczu był Ziobroń, który bardzo długo sprawiał, że Pumasi po prostu w tym meczu byli. I w samej końcówce mieliśmy jeszcze bramkę honorową dla Pumasów, strzeloną przez Leśniaka i ostatecznie hat-trick pokonał Pumas Kraków 3-1. Ostatnim spotkaniem tej kolejki były swoiste derby Dywizji B, czyli pojedynek Venatores-Zenha. Mecz ten rozpoczął się fatalnie dla Zębatek, bowiem już w drugiej minucie gola strzelił Broński. I potem bardzo długo NH nie mogła sobie poradzić z dobrze dysponowaną defensywą rywala.
Vanna Torres nie byli dłużni, ich kontry były bardzo groźne i wymagały od rywala skupienia na najwyższym poziomie. I dopiero w 19 minucie obejrzeliśmy kolejną bramkę, a było to wyrównujące trafienie Kamila Górki, który wykorzystał dogranie Kamila Krajewskiego. Druga połowa wyglądała podobnie, wet za wet, akcja za akcję, ale obydwie drużyny naprawdę bardzo mocno były skupione na grze obronnej i powoli zaczynaliśmy zbliżać się do stanu, który groził remisem w tym spotkaniu. Co może dla Vanna Torres nie jest pierwszyzną, ale w tym roku kalendarzowym NHL nie zremisowała jeszcze żadnego meczu ligowego. Akcja spotkania miała miejsce w 34 minucie, kiedy Ludwik zagrał bardzo dobrą klepę z Piskorzem i ten drugi pokonał Sapułę i było 2-1. Vanna Torres musieli w końcówce zaryzykować, a ryzyko to skończyło się bramką Krajewskiego od niemal zerowego kąta i to NH wygrywa w tym spotkaniu 3-1. W ligowej tabeli nie zmieniły się pozycje drużyn, ale można zaobserwować bardzo wyraźną różnicę między drużynami z pierwszej czwórki, a z drugiej czwórki, ponieważ między nimi jest już 5 punktów przerwy. Liderują w dalszym ciągu Żarłacze, które mają 13 punktów, ale tyle samo punktów ma Team One i Hattrick. Punkt za nimi jest NH z punktami 12. Trochę mniejszy ścisk jest w grupie pościgowej, przewodzą w niej Pumasi z 7 punktami, tuż za nimi są gracze Vanna Torres z punktów 5, a na miejscu 7 i 8 są odpowiednio Watacha i Popalone Styki. Jeżeli chodzi o spotkania, które zobaczymy w przyszłym tygodniu, tutaj będziemy mieli swoistą pracę w podgrupach, ponieważ będziemy mieli spotkania w ramach tych właśnie pierwszej czwórki i drugiej czwórki. Zaczniemy we wtorek od meczów w tej drugiej czwórce. Watacha zagra z Vanna Torres FC. Mecz będzie na pewno bardzo emocjonujący, jego stawką będzie 6 miejsce po pierwszej rundzie. A w drugim spotkaniu Pumas Kraków będą podejmować Popalone Styki. Jeszcze większe emocje będziemy mieli w środę. Najpierw Żarłacze zagrają z Team One, a potem NH zagra z Hattrickiem i naprawdę obydwa te mecze powinny obfitować w szalenie dużo emocji. I jeszcze piątka kolejki. W bramce Piotrek Ziobroń z Pumasów, w polu Krzysiek Piskorz z Enchy, Tomek Czajczyk z Żarłaczy, Rafał Walerowski z Hattricka i Bartosz Karpeta z Team One, a graczem kolejki zostaje Tomasz Czajczyk z Żarłaczy, który pokazał, że to nie tylko Janiszynowie grają pierwsze skrzypce w Żarłaczach. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam na 7. kolejkę Dywizji B już w przyszły wtorek i środę. Dobranoc!